Witam wszystkich z tej strony Odyn. To nie jest film o znajdźkach, to jest odpowiedź na hejt w kierunku mojej osoby za znęcanie się nad gołębiami. Tak. Dlaczegoż ja tak nie lubię gołębi? Postanowiłem uświadomić Was, przede wszystkim tych widzów, którzy mają mi za złe, że wymachiwałem nogą w kierunku gołębia, aby go wystraszyć, aby odleciał od tego okna, abym je mógł otworzyć, żeby mógł wylecieć. Istotną wiedzą a propos gołębi jest to, że wraz z nimi i z ich odchodami roznoszone są choróbska i drobne ustroje. Kilka takich chorób przenoszonych drogą kropelkową, nawet nie trzeba ich dotykać, wystarczy, że kropelki i jego kału, tego gołębia przedostaną się po prostu przez wentylację w moim wypadku do powietrza i ja je będę wdychał. No, jedną z takich chorób jest ornitoza. No i na samym końcu można przeczytać, że może nawet prowadzić do śmierci. Kto chce, to niech sobie tutaj czyta a propos tych chorób. Ja tu je tak szybko przewinę i coś o nich powiem. Drugą chorobą jest aspergiloza. I to są wszystko choroby wywołane właśnie bakteriami, grzybami i różnymi pasożytami żywiącymi się po prostu gównami tych gołębi, czy też tymi samymi gołębiami są w środku tych gołębi. Kolejna jakaś tam choroba, salmonelloza, robaczyce, ptaszyniec, obrzęki, boleriozy. Ja nie muszę mówić, co są, na przykład bolerioza, no to chyba każdy ogarnia, co to jest za choróbsko przenoszone przez kleszcze i czy może się kończyć bolerioza, a tutaj na przykład robaczyce, czym się mogą kończyć. To jest, osłabiają układ immunologiczny, powodują duszności, zapalenia skrzeli, płuc, wymioty, biegunki, bóle brzucha, brak apetytu. Jest godzina druga w nocy. Sprzątałem zaraz po tym, jak zobaczyłem tego gołębia. Ale narobił znowu! Tutaj jest miejsce, w którym nagrywam filmy, czyli mój komputer, moje stanowisko pracy, można tak powiedzieć. Tu jest ściana z feralną wentylacją, a tutaj jest głowa, jak śpię. I tak, tutaj jest moje okno i ja niestety nie mogę sobie mieć otwartego okna, bowiem te ciule mieszkają sobie tam w tej dziupli, gdzie jest nasrane aż po dół. I tam jest wejście do wentylacji, którego nie jestem w stanie codziennie zabezpieczać metalową klatką, którą są i tak w stanie przedziubać. I one tą klatką wchodzą, zakładają gniazda i wylatują na korytarz oraz wchodzą do mojego mieszkania przez tą klatkę wentylacyjną. Zdjęcia archiwalne. I teraz wyobraźcie sobie, że taki jeden gołąbek tutaj wleciał podczas mojej dwutygodniowej abstencji. I nasrał tutaj, powiedzmy, że przez 3 dni tutaj latał i srał. Trochę tam ziarna chycił jakiegoś, trochę tam rozpierdolił coś. Trochę tam narobił, trochę potem się napił wody. Potem troszeczkę znowu narobił. No i tak powiedzmy, że dał radę przez tydzień, a potem zdechł. No i sobie leżał tutaj gdzieś, akurat koło pralki raz leżał. No i truchło z niego się już zaczęło robić takie już mętne, że tak ujmę. No i jebało okropnie po prostu. Ale mało tego, w tej kratce wentylacyjnej, którą wam tam pokazywałem u góry, te gołębie potrafią kable przegryzać, bo one tam dziobią tunele, nie wiem na jakiej zasadzie to robią, ale te dzioby to mają normalnie chyba z tytanu. Ale dziobią i nieraz była taka sytuacja, że pierdolnął ich prąd, no umarły, no i zaczęły gnić i z tej klatki wentylacyjnej po prostu tak waliło, na całej klatce tak waliło tym gołębiem zdechłym, że to jest szok. Pani Joanna napisała do mnie prywatną wiadomość o treści. Oglądałem twój film o rzeczach znalezionych w wodzie, motorek Jawa itp. I tam piszesz itp. Masz tam taki fajny głos, aż tu nagle dostajesz piany i chamstwa, bo ci gołąb na schodach narobił.
Taka mała gołębiczka wystraszona, a ty na nią pysk drzesz, kurczę. Trochę empatii. Ktoś ją zamknął na schodach, to co miał zwierzak zrobić? Otwierasz okno, wypuszczasz, zacierasz. Za trudne? Ja tutaj odpowiem tyle, że ten gołąb nie dostał się tam przez okno, tylko gołębie wlatują przez klatkę wentylacyjną. Nie robią tego raz na miesiąc, raz na pół roku, raz na tydzień, tylko robią to dokładnie codziennie. Posprzątasz, to potrafią cię osrać jeszcze podczas tego, jak ty to sprzątasz. No ja nie jestem w stanie skakać 3,5 metra, żeby je odganiać miotłą, dlatego wolę ryknąć i wrzucić w nich nie czymś, czymkolwiek. Albo nawet z pistoletu strzelić na kulki, bo po to go kupiłem. I tutaj jeszcze napisał łowca okazów w komentarzu pod filmem. Gościu, ty jakiś głupi jesteś, wypuść tego gołębia, a nie kopiesz, idiota normalnie. Ja też pragnąłbym zauważyć, że ja tego gołębia nie kopnąłem, tylko wymachnąłem w jego kierunku nogą. No, dość blisko, jeszcze troszeczkę by dostał i szkoda, że nie dostał. Ale niestety nie udało mi się trafić tego gołębia, a tylko po to w tamtą stronę kierowałem tą nogę, żeby go odstraszyć, aby mógł otworzyć okno. I tu łowca okazów pisze dalej, tam zaczął się kłócić z jakimiś widzami moimi, którzy chcieli mnie bronić, ale niepotrzebnie mnie bronicie w tej kwestii. I pisze tak, tam komuś odpowiada, debilem to ty jesteś, wiesz gówniarzu, że ten Odyn może mieć przejebane za zdęcanie się nad ptactwem, a ty też możesz mieć przejebane nie wiem za co. I dalej tam już, dalej ludzie zaczęli się tam wyzywać z tym łowcą okazów i na samym końcu łowca okazów napisał, dobra koleś, ten twój komentarz idzie na policję, a Odyna film też zostaje zgłoszony za znęcanie się. I tak, pozwolę sobie na podsumowanie tego już wszystkiego. Żadnych plusów z posiadania w swoim sąsiedztwie gołębi nie widzę. A minusy to jest przede wszystkim, są to przede wszystkim zarazki, choroby, które są przez nie przenoszone. Wszędzie zafajdane, ubrudzone gównem, czy to schody, czy to ściany, czy to mieszkanie. Gołębie są bardzo głośne, śmierdzi od nich okropnie i potrafią nawet te odchody tych gołębi powodować, że drewno, po prostu deski gniją. Już była taka raz sytuacja, że spadła mi deska z tym gównem całym gołębim, przegnita na ramię. Całe szczęście nie na głowie, nie była jakaś ciężka, ale całe ramię miałem upieprzone, cały bark miałem upieprzony tym gównem. I ja zazwyczaj jestem człowiekiem, który kieruje się rozumem, mam racjonalne podejście do wszystkiego. I w dużej części jestem oportunistą, chociaż nie zawsze. I co ja powinienem z tymi gołąbkami kochanymi zrobić? Takie najbardziej racjonalne podejście do tego, żebym ja był bezpieczny i tutaj moi sąsiedzi i tak dalej, byłoby albo zamówienie jakiegoś chytla, żeby te gołębie, nie wiem, wypieprzył stąd, założenie tytanowych, nie wiadomo jakich, tych klatek, żeby tej wentylacji nie przedziobywały, zamurować to i być podatnym na wilgoć, na rozwijanie się grzybów w mieszkaniu, no bo brak wentylacji z tym się wiąże, no zrobić, no po prostu, nie wiem, jakąś wentylację, wywalić dużo pieniędzy, żeby te gołębie nie wchodziły. A jest taki jeden fajny sposób, który zademonstruję i on był chyba najlepszy. A czemu tego nie robię, sam nie wiem. A nie wiem naprawdę. Ale jakie są plusy z posiadania w swoim sąsiedztwie gołębiów? Żadne. Dziękuję za uwagę. Maskotkę lubię, jest fajna, można się z nią pobawić, pośmiać, ale tych czarzy, tak jak na podwórze gdzieś tam latają, to mi nie przeszkadzają, ale konkretnie ta rodzinka tutaj, 6 czy 7 gołębi, które się walają po mojej wentylacji, to mnie po prostu rozjusza. Zabiję skurwysyna! Skurwego syna zatłukę! Zajebię go na kotleta! Rozjusza i nie jestem w stanie wtedy myśleć racjonalnie, tylko po prostu ponoszą mnie emocje, no.
I tak mimo tego, że ponoszą mi te emocje, nic złego tym gołębiom nie narobiłem poza krzykiem i wymachiwaniem w ich kierunku nogami. Chociaż nie, strzelałem do nich z pistoletu. To tak, z pistoletu na kulki do nich strzelałem. I to, o dziwo, przyniosło na jakiś czas efekt, ale miałem dość dokupywania kulek. Dziękuję.